Poznaniu WordPress Photo zagościło w Centrum Kultury Zamek. Mogliśmy oglądać tę wystawę od końca kwietnia do połowy maja. Jest ona swoistym łącznikiem między fotografikami, artystami i widzami, którzy mogą zobaczyć to, co wydarzyło się w ciągu minionego roku na całym świecie. Nie zabrakło akcentów polskich, nie zabrakło też swoistych, kontrowersyjnych tematów na zdjęciach, jak chociażby te zdjęcie, które jest laureatem tegorocznego konkursu. W tym roku odwiedziło ją ponad 10 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o Noc Muzeów, odwiedziło ją prawie 2,5 tysiąca osób. Więc dla nas to już jest tradycja. Centrum Kultury Zamek od prawie 15 lat co roku jest gospodarzem wystawy WordPress Photo. Ona ma u nas nie tylko poznańską, ale polską premierę. Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o zwrócenie uwagi, to warto pamiętać, że to jest wystawa najważniejszych zdjęć wybranych przez profesjonalne jury właśnie z Fundacji WordPress Photo. Zdjęć z wydarzeń, które odbyły się w zeszłym roku. Jury wybierało z prawie 100 tysięcy zdjęć. W poprzednich latach również na wystawie WordPress Photo mieliśmy okazję oglądać Kacpra Prakowalskiego, fotoreportera, który został nagrodzony za projekt Efekty Uboczne. To są widoki z góry, więc też z jednej strony jest pewnego rodzaju gra estetyczna pomiędzy abstrakcyjnymi krajobrazami, a też informacjami, których dowiadujemy się z treści, też dopatrując się później w zdjęciach. Pewnego rodzaju też ingerencja człowieka w naturę. Te zdjęcia też są cenne z takiego dodatkowego punktu widzenia. Łącznie tutaj możemy oglądać 150 zdjęć, więc staram się wybierać zdjęcia, które nie tylko są przypomnieniem tych wydarzeń, które się odbyły w zeszłym roku. Ważnych, pięknych, czasami trudnych, tragicznych, ale też przede wszystkim wydarzeń, które też mówią o nas, o ludziach, o człowieczeństwie. Będą następnie pokazywane w 100 różnych miejscach na całym kraju i że łącznie zobaczy ich 2 miliony osób.